Trwa ustalanie przyczyn i wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Zawadzie, dzielnicy Włodzisławia Śląskiego. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęły trzy osoby, kierowca i dwoje pasażerów Audi. W poniedziałek w prokuraturze w Włodzisławiu Śląskim przesłuchano 24-latka kierującego Peugeotem. Według wstępnych ustaleń policji to właśnie on wymusił pierwszeństwo i spowodował wypadek. Fatima Orlińska. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego usłyszał 24-letni mężczyzna, który w sobotę wieczorem według policji i prokuratury doprowadził do czołowego zderzenia z Audi. Na miejscu zginął kierowca i dwoje pasażerów tego drugiego auta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala. W sprawie został zatrzymany jeden z mężczyzn, jest to kierujący pojazdem marki Peugeot i z tych wstępnych ustaleń wynika, że mógł on nie zachować szczególnej ostrożności w przypadku, kiedy zdecydował się na skręt w lewo. Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu na wprost pojazdowi marki Audi A4. Prokuratura postanowiła nie ujawniać, jakiej treści zeznania składał 24-latek i jak odniósł się do stawianych mu zarzutów. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę wieczorem w Zawadzie, dzielnicy Włodzisławia Śląskiego. Kierujący Peugeotem 24-latek został zatrzymany zaraz po zdarzeniu, skąd trafił do policyjnego aresztu. Wiadomo, że w chwili wypadku był trzeźwy i nie był pod wpływem innych środków odurzających ani substancji psychotropowych. Wiele wskazuje, że do tragedii znacząco przyczyniła się prędkość, z jaką poruszało się Audi. Audi dachowało. Tym Audi podróżowało 5 nastolatków w wieku od 17 do 19 lat. Ich wydobycie z wraku tego pojazdu wymagało użycia przez strażaków specjalistycznego sprzętu. I na miejscu okazało się, że 18-letni kierujący Audi poniósł śmierć. Jego dwoje pasażerów, 18- i 19-latkowie, byli reanimowani. Niestety ich życia nie udało się uratować. Kolejni pasażerowie, 17-latka oraz 19-latek z obrażeniami ciała, trafili do szpitali. Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu włodzisławskiego. Audi po zderzeniu kilkukrotnie dachowało, po czym uderzyło w sygnalizację świetlną, a następnie w latarnię. 17-latka z obrażeniami wielonarządowymi trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek trafił na oddział urazowo-ortopedyczny we Włodzisławiu Śląskim. Dziewczyna w dalszym ciągu przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Do naszego szpitala trafiła z bardzo poważnymi, wielonarządowymi obrażeniami. By uratować jej życie, musiała przejść wielogodzinną operację. Zabieg się powiódł, natomiast ze względu na charakter obrażeń, których znała, jeszcze przez dłuższy czas pozostanie w szpitalu. No a w dalszym ciągu jej stan jest ciężki i tutaj nie możemy być jeszcze w pełni spokojni o jej przyszłość. Pacjent jest przytomny, w kontakcie, rozmawia, jest z nim cały czas jest kontakt z nim. Dla ustalenia dokładnego przebiegu wypadku konieczna będzie opinia biegłego sądowego. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok ofiar, zlecono również badania toksykologiczne.